nawet z ubiegłego tygodnia, ponieważ tak jak tutaj niektórzy przedstawiali z kolegów wcześniej, na bieżąco tworzymy tak naprawdę niektóre... Dziękuję. Jeszcze raz. Mirosław Tarczyk, przyjechałem z Olsztyna po to, aby przedstawić nasze 12-letnie doświadczenia. Nawet w toku naszej współpracy kilkuletniej w ramach już sieci Miasta dla Rowerów zdaje się, że nasze doświadczenia są najstarszymi w Polsce, jeżeli chodzi o te działania współpracy z placówkami oświatowymi. I postaram się przedstawić, czym się nasze podejście wyróżnia, ponieważ, tak jak tutaj zdążyłem się zorientować, wszyscy mówimy o podobnych formach, jednak każde miasto ma swoją specyfikę. Ja z kolei kładę nacisk, że każda placówka ma swoją specyfikę, a w każdej placówce nawet każdy nauczyciel, porównując nawet nauczycieli pomiędzy poszczególnymi szkołami czy przedszkolami, a jeszcze innymi strukturami edukacyjnymi, o których powiem, każdy ma swoją specyfikę, każdy zarządca również takiej struktury ma swoje zasady prowadzenia i do tego staramy się dostosować. Chciałbym przede wszystkim zaproponować takie uporządkowanie, ponieważ zdaję sobie sprawę, że występuję już pod sam koniec tego całego pakietu, jaki Państwo otrzymaliście, tego pakietu, który obejmuje różne formy, różne pomysły tego, jak ze środowiskiem rowerowym można współpracować. Moja funkcja, którą pełnię od 3 lat, też jest takim przykładem, ponieważ od 12 lat zajmuję się, można powiedzieć w cudzysłowie, rowerami. Od 3 lat jestem w szeregach urzędników, ponieważ pan prezydent zdecydował, że to jest zagadnienie na tyle istotne, że warto takiego oficera rowerowego mieć, podobnie jak zresztą od niedawna, od jakiegoś czasu w Lublinie. Przepraszam, ale tej chronologii, już mi się miesza, bo w wielu miastach tą mądrą decyzję prezydenci podejmują, że ktoś się tymi rowerami zajmuje specjalnie. I również z edukacją. Jeżeli by przyjąć, że te 4 filary edukacji, one się dotyczą oczywiście całego mechanizmu, czy całej naszej struktury tej edukacyjnej, oświatowej, ale jeżeli przyjmiemy, że ta rowerowa edukacja powinna przyjąć te same filary jako swoje podstawy, czyli uczeń, czy powiedzmy, że to jest symboliczny uczeń, uczy się, aby wiedzieć, jakie zasady obowiązują prawa i obowiązki. Uczy się po to, żeby potem te zasady wykorzystywać. Uczy się po to, żeby później koegzystować, współpracować w ruchu drogowym jako jego integralny element. No i na koniec coś takiego bardzo ogólnego. Uczy się po to, żeby żyć, to oczywiście się wszystko nieco na tym już poziomie takim bardziej zaawansowanym, nieco miesza, uczy się, aby być pełnoprawnym, można być obywatelem, bo odpowiedzialność za ruch drogowy to jest nasz wspólny obowiązek. I my w Olsztynie, w ramach tego naszego wyróżniania się, albo przynajmniej tej cechy, o której mało kto wspomina z innych miast, więc ja pozwolę sobie ją jakoś wypuklić, jeżeli w Państwa jednostkach, w Państwa miastach, miasteczkach, placówkach macie podobne podejście, no to będzie to po prostu uporządkowanie albo nasza taka niewypowiedziana zgoda. Szkoła, czy w ogóle rzeczywistość szkolna składa się z kilku przestrzeni i o niej tutaj była mowa. Każdy w swojej prezentacji z tymi przestrzeniami się spotyka i my postanowiliśmy ją w pewien sposób systemowy uporządkować i tak też szkolimy się wzajemnie. Mówię my wzajemnie, czyli kadra oświatowa szkoli nas, działaczy rowerowych, ale my z kolei również mamy całą masę wiadomości i doświadczeń, z czego szkoły są szczególnie zadowolone, ponieważ wiele osób, na które nauczyciele, opinia społeczna zrzuca odpowiedzialność za wyszkolenie rowerzystów odpowiedzialnych, w pełni takich przygotowanych do ruchu, a tymczasem te praktyczne zagadnienia są często dla dyrekcji, dla nauczycieli po prostu nieznane, bo sami na tych rowerach nie jeżdżą. I to nie jest nic złego, ale warto wiedzieć, że taka sytuacja ma miejsce. I my się na to już dobre kilka lat temu zgodziliśmy. I w tych szkoleniach wzajemnych te przestrzenie rzeczywistości szkolnej to jest przede wszystkim rzeczywistość fizyczna. I o niej była mowa poprzednich. Nawet tutaj koledzy, mówiąc o tych stojakach, mówiąc o warunkach dojazdu do szkoły,
ponieważ ta rzeczywistość jest bardzo często granicą nie do przeskoczenia. Bez dobrych, chociaż jak byłem na przykładzie tych szkół, jakaś część dzieciaków czy nauczycieli decyduje się na dojazdy, ale jeżeli jest dobra infrastruktura, to to jest samo w sobie promocją roweru. Więc najbardziej zatwardziali, czy najbardziej tacy oddani, albo często zmuszeni po prostu do tego, że tych rowerów dojeżdżają, godzą się na warunki, które nie są idealne. I warto wiedzieć, że to jest pewnego rodzaju ograniczenie, a jeżeli to jest wypełnione i ta przestrzeń jest przygotowana, to jest to duża zachęta. Również przestrzenią jest społeczna. W ujęciu naszym, olsztyńskim, placówka to jest społeczność lokalna. Od rodzica aż do dyrektora placówki, poprzez nawet pracowników technicznych, za chwilę anegdotka będzie a propos pracownika technicznego, to jest ta społeczność szkolna, która również może napędzać ten ruch rowerowy, a więc zachęcać, albo może uciąć u samej podstawy. I tak było w moim liceum, gdzie dostaliśmy od pana dyrektora zgodę i specjalny boks na dojeżdżanie i pozostawianie bezpiecznie rowerów. Natomiast pani Basia, sprzątaczka, która pracuje w tej szkole od początku chyba jej powstania, pani Basia przez półtorej roku absolutnie nie chciała mieć żadnego roweru i nie interesowało ją w ogóle, że pan dyrektor nam na to zezwolił. I po tym półtorej roku sytuacja się oczywiście unormowała, bo pani Basia jest osobą rozsądną, życzliwą, tylko musieliśmy to wspólnie przepracować, ale to było ograniczenie. Ta jedna osoba, a nie dyrekcja, która nam przyszła z pomocą. A więc ta przestrzeń społeczna jest również istotna, ale w takim ujęciu, że wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Nie tylko nauczyciel, dyrekcja, ale nawet rodzice, a nawet czasami przede wszystkim rodzice. No i tutaj już nie dając się szczegółów, bo ja rozumiem, że na sali są głównie nauczyciele, przedstawiciele placówek. Państwo macie tutaj uporządkowane to na pewno, ponieważ no to wszystko to się dzieje między ludźmi, ale też to się dzieje wewnątrz każdej jednostki jest istotne. No i tutaj to generalnie wiedza jest z tych naszych spotkań z nauczycielami, więc tutaj trochę jest więcej tego wypisane, więcej niż teraz będę omawiał, bo to nie jest też celem mojego z Państwa dzisiaj spotkania. Ale to jak się o rowerach mówi, jak się na rowerach w taki sposób nawet ten właśnie symboliczny czy mentalny podchodzi, ponieważ jeżeli szkoła ma święta rowerowe, przypuśćmy 22 września, wypada chociażby w poniedziałek i cała szkoła się umawia, że tak jak w całej Europie przyjeżdżamy na rowerach do szkoły. I jeżeli pan dyrektor, pani dyrektor przyjedzie wtedy samochodem i no to już nawet ten symbol, czyli właśnie ta jedna z tych przestrzeni, jeżeli jest niespełniona, to cały przekaz, bardzo często cały przekaz całego semestru, czy całego roku przekazywania wiedzy i tak legnie w gruzach, ponieważ autentyczność jest podstawą. Jeżeli ja się zjawiam w szkole, a zjawiałem się już ponad 400 razy w różnych szkołach, jeżeli tylko dam możliwość zadania pytania, to jedno z pierwszych pytań jest takie, czym pan do nas przyjechał na te zajęcia, żeby pan tutaj tak wymądrza, przekonuje. Jeżeli przyjechałbym samochodem, albo autobusem, albo nawet piechotą, to i tak byłbym stracony. Ja muszę przyjechać na rowerze, muszę pokazać, że to jest realne, o czym mówię. Zwłaszcza jak przywiozłem jeszcze rzutnik, komputer, w plecaczku czy w sakwie. Autentyczność, proszę Państwa, do której zachęcam. I to krótkie rozwinięcie tego, jak podchodzimy do tego hasła, że każda placówka jest inna. O ile system jest w pewnym sensie dobrym rozwiązaniem i my w ramach naszego olsztyńskiego systemu edukację rowerzystów, przynajmniej w szkołach podstawowych i w gimnazjach, mamy wpisaną w uchwałę Rady Miasta. Nazywa się to Strategia Bezpieczeństwa na lata 2014-2020 i tam pośród różnych działań, gdzie ma swoje zadania policja, straż miejska, straż pożarna, wszystkie służby, które w tak zwanym Gambicie, nie wiem czy Państwu to hasło jest znane, program Gambit, który stracił swoją ważność, zresztą też stracił na mocy, ponieważ on w całej Polsce w sumie jest fikcją, bo nigdy nie został dofinansowany, więc wiele samorządów po prostu nie wykonało nawet kilku procent tego programu. Ale my w ramach aktualizacji Gambitu w tamtym roku postanowiliśmy to jednak uporządkować, dofinansować i w taki systemowy sposób zasugerować, czy nawet narzucić nam wszystkim, nam mówię urzędowi miasta i jednostkom,
i działania edukacyjne, i nawet literalnie mamy wpisane, że Wydział Edukacji rekomenduje programy do realizacji w placówkach. I Wydział Edukacji rowerową szkołę rekomenduje na najbliższe do 2020. Mamy po prostu to wpisane, a więc będzie dużo łatwiej za rok szukać środków na realizację, ponieważ to jest dylemat ten sam co w Lublinie. Mała ilość instruktorów, a potrzeby potężne, ponieważ jak się już w jednej szkole zrobi, to idzie fama i nauczyciele i dyrektorzy sami dzwonią już we wrześniu, kiedy można będzie się na nowy rok szkolny, ten wiosenny, już umówić. Tak, tutaj to jest na pewno Państwu znane, po prostu analiza SWOT. Zawsze proponujemy, żeby nawet tak niewinną wydawało się sprawę jak edukacja rowerowa, albo mówiąc tak może bardziej ogólnie, pozycję, jak nasza szkoła, jak nasza placówka wpisuje się w taką politykę wspierania rowerów. I warto sobie tak szczerze na poziomie placówki odpowiedzieć, jakie mamy mocne w tym strony, jakie są słabe, kto nam może pomóc, a kto nas tak naprawdę osłabia. I po tej analizie dużo łatwiej się pracuje, dużo mądrzej wydaje się ograniczone środki. Bo o ograniczonych środkach pewnie wszyscy wiemy, one są ograniczone na różnym poziomie, ale w miastach, gdzie macie Państwo do współpracy tak prężne środowiska, jak chociażby w Lublinie i w Krakowie czy we Wrocławiu, to tam jest to akurat spory zastrzyk energii, ponieważ ta energia pochodzi z zewnątrz i Państwu zdejmuje sporo problemów z głów. I tutaj reguły działania to jest również bardzo skrótowo, bo chcę przejść do tego, co nas wyróżnia w Olsztynie konkretnie, jeśli również będę mówił o pieniądzach. To jest zwykłe działanie oczywiście projektowe. To są rzeczy, warto się po prostu zorientować, szczerze odpowiadać na pytania, zrobić tą analizę, potem określić adresata, bo nie zawsze w pierwszej kolejności adresatem jest uczeń. Ja mam przykład placówek, gdzie najpierw popracowaliśmy z nauczycielami, którzy chcieli to zrobić. Potem się zaczęła praca z rodzicami, którzy chcieli to zrobić i około 20% rodziców, akurat mamy dwie takie szkoły z takim sukcesem niespodziewanym, że 20% rodziców chciało brać udział w zajęciach wspólnych z dziećmi, że nie chcieli, żeby dzieci się uczyły i wiedziały więcej niż oni, tylko postanowiliśmy zrobić skrót i spotkania są wspólne, ale jak mówię, tylko w dwóch placówkach, w innych to nie chwyciło. Specyfika osiedla, specyfika dyrekcji, stylu prowadzenia placówki, kontaktu, tak, takiego ta przestrzeń, jak tam była wskazana, ta interpersonalna. I teraz, zanim przejdę do tych olsztyńskich przykładów, to mam szczęście być autorem konspektów zajęć w ramach rowerowej szkoły. Mam nadzieję, że Państwo przynajmniej albo korzystali, albo przynajmniej orientujecie się, że rowerowa szkoła jako program, czyli ta strona internetowa, portal, zawiera również gotowe scenariusze. 18 gotowych scenariuszy, wśród których są pomysły na rowerowe lekcje informatyki, historii, języka polskiego, języka obcego, plastyki. Nie wychowania komunikacyjnego, bo to jest oczywiste, to każdy zrobi. Są tam pomysły, bardziej inspiracji niż gotowe, że one są spisane jako konspekty, ale to są również inspiracje, nawet bardziej inspiracje. I jest to czytelny program tych działań. Jest tam podział na takie właśnie trzy kroki, logicznie powiązane. 18 konspektów różnorodnych. Można je modyfikować indywidualnie, znowu wracam do tego hasła, bo każda szkoła jest inna i każdy nauczyciel jest inny, dlatego te scenariusze nie mają takich sztywnych reguł. Łatwe w realizacji, bo ograniczone tak wszystko, środki, materiały, nasza odwaga, doświadczenia i te zajęcia są przygotowane na te wszystkie ograniczenia. No, atrakcyjne dla uczniów. Bo tematyka jest wciąż niecodzienna. Jeszcze nie jest czymś normalnym, że o rowerze się mówi, a zwłaszcza o rowerze takim innym niż ujęcie turystyczne, sportowe. Bo my staramy się skupić na rowerze tym miejskim, użytkowanie codzienne, dojazdy do pracy, dojazdy do szkoły, na zakupy, a rekreacja obroni się sama. Praktyczna wiedza, bo te scenariusze obejmują bardzo konkretne i przydatne rzeczy. Aktualna tematyka, no bo ta moda na rower jest wciąż na szczęście żywa i w sumie nawet rośnie w siłę ta moda rowerowa w Polsce. I są to wypróbowane formy zajęć, ponieważ konsultowaliśmy to z licznymi nauczycielami różnych przedmiotów
i przyznawali nam na tym poziomie teoretycznym, kiedy to przygotowaliśmy, rację, a potem weryfikowaliśmy to w toku realizacji już tych działań. I jak mówiłem, jest to logiczny ciąg zajęć. Pierwszy krok to jest rowerzysta się rozgląda, ponieważ w ramach kilku scenariuszy rowerzyści, nauczyciele są zachęcani, żeby młodych naszych adeptów, rowerzystów, zachęcać do poszukiwania danych, bardzo różnych danych. One są często dla roweru bardzo korzystne, często są dyskusyjne i na tym polegają te scenariusze, a często są po prostu wskazujące słabe elementy tego tradycyjnego traktowania transportu, czyli to, co mówił Kraków, głównie ten trochę taka nadużywanie samochodu w tym codziennym naszym życiu. I takie dane uczniowie zbierają po to, żeby potem mieć bazę do sporządzenia analizy. Czyli jest jeden ze scenariuszy, jak nasza szkoła wpisuje się w nasze marzenia rowerowej szkoły, jak je spełnia, albo jak jeszcze pozostaje daleko od ideału. I uczymy, bo to jest analiza SWOT, to jest bardzo przydatne narzędzie do wszystkiego, więc akurat przy okazji zajęć rowerowych nawet ta analiza jest po prostu wprowadzana. I na koniec, ale tak naprawdę na początek, taki właściwy początek, to jest rowerzysta zaczyna działać, a więc na podstawie tych poprzednich dwóch kroków stara się zmieniać rzeczywistość. Myślę, że ciekawym, takie zawsze tak oczy się otwierają trochę szerzej, ponieważ jeden ze scenariuszy uczy korespondencji z urzędem, a przynajmniej oswaja z tym, że urząd jest dla obywatela i jeżeli obywatel, młody rowerzysta, czy jego rodzic, czy nauczyciel, czy cała szkoła ma problem, to urząd jest stroną w tym wszystkim i jeden ze scenariuszy zachęca, żeby korespondować z urzędem, zawnioskować o stojak, co tutaj była mowa, jako sukces, zawnioskować o bezpieczną drogę do szkoły, bo często dylematem jest jeden przejazd, brak przejazdu dla rowerzystów, brak krótkiego odcinka, szaleńcza jazda samochodów pod szkołą. I to jest rzecz, o której bardzo często sobie nawet prezydenci czy nawet planowcy nie zdają sprawy, bo to są dylematy takie często osobiste, że ktoś ma poczucie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, chociaż sytuacja jest uporządkowana, tak naprawdę wszystko wygląda dobrze, nawet nie ma zdarzeń. Ale to subiektywne wrażenie jest również ważne i warto to analizować i to często wychodzi z tych analiz właśnie, z tego słowa. Bo tam okazuje się, że boją się, albo brakuje, mówię o uczniach, ale też o nauczycielach, o rodzicach. I to są przykładowe plansze, to są takie zajawki tego, co może być punktem wyjścia do dyskusji, do wykorzystania na takich właśnie lekcjach. Bo każda placówka jest inna, każdy nauczyciel ma swoje upodobania. Nie chcemy tego narzucać, ale w materiałach jest szereg takich plansz, bo można zacząć od takiej nietypowej sprawy jak policjanci na rowerach i dyskutować, czy to jest korzystne i w ogóle skąd to się bierze. Oczywiście taka plansza porównująca zajęcie terenu, czyli rowerzysta jest tak naprawdę poruszanie się na rowerze jest korzystne ze względów nie tylko ekologicznych czy zdrowotnych, ale też takich przestrzennych, bo rower oszczędza przestrzeń w mieście. To jest ciekawe, tak myślę, takie są opinie, że to jest ciekawy punkt wyjścia. To są pocztówki historyczne i zdjęcia współczesne. To jest to samo miejsce i jak widać, już można rozpocząć dyskusję na temat tego, jak samochody zdominowały przestrzeń, która kiedyś była inna. I nie chodzi o to, żeby demonizować te samochody, bo one są używane, ale można zmienić pewne przyzwyczajenia. A w przypadku dzieci to jest, myślę, cenny punkt wyjścia. Tutaj na tym kolejna pocztówka, no bo tu można o komunikacji miejskiej naprawdę punktów zaczepienia jest mnóstwo. Uczniowie, a propos tego zbierania danych, może Państwo nie wypowiedziałem tego, można rowerzystów liczyć, można liczyć ludzi w samochodach, bo nie wszyscy uczniowie wierzą, że statystycznie w samochodach jedzie 1,2 osoby. Oni myślą, że tak jak u nich w rodzinie, że w cztery osoby dojeżdżamy do miasta, ale jak się stanie na skrzyżowaniach, to w większości niestety jeżdżą pojedyncze osoby w samochodach. A miejsca zajmują tyle, co 12 rowerów na parkingu. I to wszystko można porównywać. Kadry z monitoringu, albo nawet jakieś krótkie ujęcia z monitoringu, jak ludzie korzystają z przestrzeni, to nawet urażliwiać można wtedy dzieci, jak na deptakach, na takich tych przestrzeniach ciąga ktoś na rowery. Jak się zachowywać, jak się nie zachowywać.
To są taki zwykły konkurs plastyczny, może być super bazą do, nawet taką, do takiej analizy, bo konkurs plastyczny pod hasłem rowerowa szkoła od razu nam pozwala nam zebrać informacje, jak uczniowie sobie wyobrażają tę rowerową szkołę, bo oni często wtedy rysują, malują wymarzone rozwiązania, stojaki, jakieś parkingi na dachach, ścieżki, bardzo często rysują to, czego właśnie nie ma, a często w prosty sposób mogłoby się pojawić. No i właśnie tam analiza SWOT po prostu sygnalizuje, że jest taki scenariusz gotowy, zaproponowany. Teraz konkrety, bo na pewno w teorii dzisiaj było sporo. Chciałem też pokazać, jak to robimy, jak mówię, od 12 lat. Nazywamy to w Olsztynie jak mi tam wuje i ma to związek z tym, o czym Państwo myślicie. Jako dorośli, bo akurat jako dzieciaki to myślimy tutaj o ekologii. Jako dorośli, a tak naprawdę już od gimnazjum, pojawia się ten aspekt profilaktyczny. I faktycznie u nas są to pieniądze bankowe, a więc te, finansuje to Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Bardzo niespodziewany mariaż pomiędzy rowerzystami, a właśnie pieniędzmi tymi, które powinny, znaczy idą, one idą na profilaktykę, bo to właśnie, żeby się, to jest element nowoczesnej profilaktyki, która u nas rocznie tak od 12 lat jest bez przerwy. Ta akcja od 12 lat w tym roku mamy, dla półtorej tygodnia rozpoczynamy. Średnio 10 placówek oświatowych w każdym roku, około 3 tysięcy uczestników rocznie. Za chwilę powiem, w czym oni biorą udział, bo to nie są tylko zajęcia teoretyczne i spotkania o bezpieczeństwie. W tym roku mamy 9 placówek i kampania ewentuje siłę w środowisku rowerowym, ponieważ ona nas w pewien sposób integruje. Nawet nie w pewien, tylko bezpośrednio. Po prostu zaczęliśmy współpracować te lat temu naście i każdy robi to, na czym się zna. Nie ma u nas omnibusów, którzy udają, że umieją skakać na rowerach, jeździć na wycieczki, organizować treningi kolarskie i jeszcze potem mądrze powiedzieć rzetelnie o przepisach. Każdy robi swoją robotę i jest nas kilka stowarzyszeń. To, co tutaj nazywa się rowerową szkołą, jest tym ujęciem, to właśnie tym dotyczy przepisów, bezpieczeństwa i tak dalej. U nas kilka lat temu, przed jeszcze zawiązaniem się rowerowej szkoły jako projektu, nazywało się Rowerowa Akademia i stąd się po prostu pojawia hasło jako Rowerowa Akademia. Ale my robimy to, co Państwo dzisiaj poznaliście, czy przypomnieliście sobie. Rowerowa szkoła u nas po prostu nazywa się nieco inaczej. I są to te formy, które Państwo tutaj usłyszeli, a więc teoria, z tymi samymi dylematami praktyka, a więc grupy 8-9 osób, żadne tam 20-osobowe. Każdy ma swój pomysł. Mamy akurat chyba na razie taki patent na to, jak... jak będą pytania może o to, to mamy pewien patent, jak grupę w sposób taki sprawny przeprowadzić, żeby pojedynczy uczniowie testowali i próbowali wszystkich manewrów, żeby to wyglądało jak na kursie trochę prawa jazdy. I w tym roku odważyliśmy się, trochę nawet za sprawą Krakowa, bo też nasłuchaliśmy się, że przedszkola już, że dzieci w przedszkolu już mogą być dobrymi adresatami i w tym roku rzeczywiście weszliśmy do przedszkoli i rzeczywiście potwierdzam, jest to zacna grupa i to nie jest zbyt wcześnie, aby na odpowiednim poziomie, w odpowiedni sposób, ale mówić o bezpieczeństwie rowerzystów, aby upowszechniać, ponieważ za nimi tak naprawdę są rodzice, bo to jest, myślę, najistotniejsza rzecz. Każdy ma swój pomysł. Ja absolutnie nie robimy, nie tutaj uznajemy. Mamy swój pomysł na to, jak rysować, co rysować i tak dalej. Jeżeli, jak mówię, będą pytania, to wtedy będę to rozwijał, bo jeszcze kilka rzeczy mam do pokazania. Mówiłem na początku o tym, że są różne struktury edukacyjne. My w Olsztynie mamy bardzo dobrze rozbudowany uniwersytet i Akademię Trzeciego Wieku. I okazało się, że te posiwiałe głowy są również chętne, aby przyswoić, przypomnieć albo uporządkować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. I w tym roku mamy trzy takie jednostki, dwa uniwersytety, jedną akademię. W sposób właśnie systemowy wchodzimy na wykłady. Wchodzimy na wykłady, jesteśmy tam prelegentami i jest to bardzo ciekawe, ponieważ to są ludzie z prawami jazdy, długo nieużywanymi, ale na rowerach również chcieliby się poruszać, ale również jako kierowcy chcieliby być bezpieczni wobec rowerzystów.
Oczywiście w ramach kampanii wchodzimy w bardzo, bardzo różne akcje. Wspomnę tylko o takich, które Państwu mogą zdjąć z głowy wymyślanie form, kontekstu, a nawet być pewną skarbnicą gadżetów, upominków, a więc to wszystko, co często się przydaje. Odjazdowy bibliotekarz to jest akcja ogólnopolska i współpraca z bibliotekami jest bardzo wdzięczna. Każde miasto robi to po swojemu. My akurat organizujemy potężną grę miejską, gdzie premiujemy ludzi, rodziny, dzieciaki, które jeżdżą od biblioteki do biblioteki, a więc sami sobie wymyślają trasy, a my tylko zapewniamy obsługę w samych bibliotekach. Są oczywiście wycieczki z tymi samymi dylematami, o których Państwo pewnie usłyszeli, macie świadomość. My akurat organizujemy po prostu zewnętrzne wycieczki. My zapraszamy szkoły na imprezy organizowane przez jedno duże stowarzyszenie, a więc one są ubezpieczone zupełnie inaczej. I to są wycieczki, na które grupy szkolne przyjeżdżają i od momentu startu są pod naszą opieką, a więc nie ma tych wszystkich dylematów, które często spędzają sen spokój. No i mamy dla tych, którzy taki specjalny szlak rowerowy, dla tych, którzy na imprezy z nami jeździć nie chcą. Bo w pewnym momencie się zorientowaliśmy, że 300-osobowa grupa rowerowa to dla niektórych żadna przyjemność. Snują się tam pod 12 na godzinę, 15 na godzinę, to nie jest żadna przyjemność dla gimnazjum. Dlatego stworzyliśmy szlak. Szlak jest gotowym produktem 10-kilometrowym i doprowadza do Arboretum w Kudrypach. To jest, jak mówię, kilka kilometrów pod Olsztynią, taka perełka, taki ogród botaniczny pod gołym niebem. I ten szlak, jak mówię, służy jako scenariusz na lekcje przyrody, historii. Nauczyciele z tego korzystają. Jeszcze jednym pomysłem, i tutaj już w ogóle jest galimatia z tymi nazwami, ale akurat konkurs rowerowa szkoła, czyli edukacja na rzecz środowiska może mieć dwa koła, taka jest pełna nazwa. Przeprowadziliśmy kilka lat temu po raz pierwszy w całym województwie. Nazwa jest wspólna, powiedzmy, że no nie ma lepszych widocznie. Rowerowa szkoła tak się nazywa. I to był konkurs, który polegał na zaktywizowaniu przeszkolenia nauczycieli w całym województwie i potem przyznawaniu im certyfikatów. Ale certyfikaty były bardzo wymagające, stawialiśmy bardzo wysokie wymagania, dlatego z kilkudziesięciu zgłoszonych placówek na razie 11 szkół ma certyfikat przyznany. Nie będę szczegółowo omawiał, ponieważ tutaj osobne szkolenia tak naprawdę robiliśmy z samego tego programu. Zatem szły też dofinansowania, ponieważ tutaj program był realizowany wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. W ślad za tym konkursem szkoła mogła ubiegać się o takie mini granty. Państwo dobrze wiecie, że czasami 1000 zł to jest właśnie to, co jest potrzebne, a nie jakieś wielkie unijne dofinansowania. I te 1000-1500 często załatwiało sprawę, dzięki czemu kilkaset inicjatyw w całym województwie, które potem się oceniało i one wzbogacały pakiet wiedzy i tych dobrych rozwiązań w całym regionie. To jest ostatni mój slajd. Mam nadzieję, że w taki sposób nieco odmienny, bardziej pokazujący, na co my kładliśmy nacisk, że tak udało mi się to Państwu przedstawić. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania techniczne, mniej lub bardziej dokładne czy dociekliwe, to ja chętnie odpowiem, bo po to przyjechałem, żeby Państwu służyć naszym doświadczeniem. Dziękuję.